Dobry wieczór. Ogromne gratulacje dla mojej drużyny, że udźwignęli ten mecz psychicznie, fizycznie i jeszcze do tego dorzuciliśmy taką skuteczność w pierwszej połowie, że naprawdę szacunek dla nich. W drugiej połowie wytrzymaliśmy napór gospodarzy. Ja mówiłem w szatni, że będzie taka sytuacja, że nie jesteśmy w stanie grać na tych 60-70% do połowy, nie jesteśmy w stanie grać cały mecz, więc nie zdarza się. To jest tak naprawdę 1-100, więc uczulałem. Drużyna z tych jest w tym sezonie fenomenalnie grają, zwłaszcza na swoim parkiecie. Wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja, wiedzieliśmy, że mają bardzo ofensywny zespół i rzeczywiście doszli nas w pewnym momencie, ale to, co zrobili chłopacy, to jak odreagowali, jak mądrze zagraliśmy, jak się podzieliliśmy piłką w tych najważniejszych momentach, to mówię, jeszcze raz chylę czoła. Jestem dumny z tego, że mam taki zespół, jestem dumny, że mogę ich prowadzić i na pewno to nasze miejsce w tabeli nie jest przypadkowe. Też my tutaj przed meczem asystent Jędrzej mnie uczulał, że 4 punkty pierwszy mecz, bo 3 przegraliśmy. Oczywiście to było też jakby kolejną, ale tak naprawdę każde zwycięstwo bym brał w ciemno na takim terenie z tak grającym w tym roku zespołem tutaj trenerów, którzy robią super robotę i trzeba im tutaj oddać, że ten sezon jest w ich wykonaniu naprawdę bardzo dobry. Teraz mamy pauzę. Więc będziemy mieli czas, żeby trochę zalecić te urazy. Mieliśmy ostatnio bardzo intensywne dni. Też nie trenowaliśmy w pełnym zestawieniu. Tutaj Adam nie trenował praktycznie do wczoraj, ale też szacunek dla niego, że dzisiaj był gotowy do gry i zagrał świetny mecz. Więc jest przykładem, jak się powinno prowadzić. Jak żebym tak każdy zawodnik trenował jak Adam, to myślę, że polska koszykówka by naprawdę mogła się cieszyć z ogromnych sukcesów. Jeszcze raz gratulacje dla mojej drużyny i gratulacje również dla przeciwnika, bo trzeba oddać, że grałem super sezon, dobra robota. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Na początku naprawdę gratulacje dla naszej drużyny za to, że pociągnęliśmy ten mecz. Ja już gram tutaj kolejne mecze i rzadko tu się wygrywa. Bardzo ciężki teren, zawsze rzuca się tutaj dużo punktów i tak naprawdę zawsze trzeba przerzucić zespół z tych, bo oni zawsze około setki rzucają. Dzisiaj zagraliśmy konsekwentnie w ataku, dzieliliśmy się piłką i tak jak trener powiedział, przyjechaliśmy tutaj na można powiedzieć, że na wojnę, bo chcieliśmy wygrać tymi 4 punktami. Wiadomo, że zwycięstwo jest najważniejsze, ale chcieliśmy też mieć przewagę jakby 2 meczy teraz nad zespołem z tych. Bardzo ciężko trenowaliśmy przed tym meczem. Znaczy chłopacy trenowali, tak jak trener powiedział, ja byłem praktycznie u masera cały czas i naprawdę super robotę zrobiliśmy w tygodniu, żeby wygrać ten mecz. Dziękuję. Gratulacje dla Opola. Bardzo cennego zwycięstwa na wyjeździe. Przede wszystkim cenne zwycięstwo w kontekście układu w tabeli na dzień dzisiejszy. Wiem, że jeszcze zostało dużo kolejek, ale na pewno takie zwycięstwa budują, bo sąsiadujemy ze sobą w tabeli. No, co można powiedzieć dobrego o takim meczu? Nie za wiele, jeżeli traci się 61 punktów do połowy i to tak naprawdę ustawiło całe spotkanie. Popełnialiśmy tak proste, szkolne błędy w pierwszej połowie, które spowodowały, że otworzyliśmy praktycznie każdego. Politechnika Opolska trafiła 11 trójek do połowy. Zawsze byłem uczony, że gra się w ataku na tyle, na ile obrona pozwala i my dzisiaj pozwoliliśmy na bardzo wiele. Super, że wracamy do meczu, ale na pewno to zabrakło. To jest za mało do tego, żeby próbować przerzucać przeciwnika. My musimy skupić się na defensywie i tutaj mamy ogromne pretensje do siebie przede wszystkim za brak komunikacji, za proste szkolne błędy, które popełnialiśmy. Jeszcze raz gratuluję przeciwnikowi. Dziękuję. Tak, trener wspomniał, tracąc do połowy 61 punktów, masę zdrowia nam kosztowało to, żebyśmy wrócili do tego meczu. Ale no, jesteśmy młodym zespołem i jeżeli młody zespół myśli, że przerzucimy przeciwnika atakiem, no, to dzisiaj nam Opole pokazało, że jesteśmy w błędzie. Musimy wrócić do ciężkich treningów, do dobrego tygodniowego, do dobrej tygodniowej pracy i to musi mieć przełożenie na mecz. Jestem przekonany, że dobra praca procentuje
i to będzie dobry prognostyk na kolejne mecze. Dziękuję.